Najlepszy podarunek. Dla wielu osób Boże Narodzenie jest największym świętem rodzinnym i okazją do sprawiania sobie radości. Dla niektórych ludzi Boże Narodzenie to czas samotności, dla niektórych nawet rozpaczy. Grono ludzi w tym stanie powiększa się właśnie w tym okresie. Ten smutny fakt pokazuje, że wielu z nich nie zna prawdziwego znaczenia tego święta. Święta wskazują na dar, który ofiarowuje nam Bóg. Wszystko, co możemy sobie w tym czasie podarować, jest w rzeczywistości nieskończenie małe w porównaniu z wielkim darem, jaki ma dla nas Bóg. Wartość Bożego daru dla nas jest niezmierzona. Czyni nasze życie nowym, bogatym i wartym przeżycia. Bóg widzi nasze pragnienia, tęsknoty i potrzeby. On zna nasze mocne i słabe strony. Wie też, jak wygląda nasza relacja z Nim. Jak oceniłbyś swoją relację z Bogiem? Czy ona jest w należytym porządku, czy może w Twoim życiu jest coś, co oddziela Cię od Boga? Może grzech? Grzech to jest na przykład nasza niewiara, nasz bunt przeciwko Bogu, skutkujący przekroczeniem Jego przykazań. Bóg zna bardzo dobrze każdy z naszych grzechów. Z powodu grzechów nasza wina wobec Boga jest wielka. Jeśli wszystko idzie dobrze, zawsze możemy spłacić w banku swoje zadłużenie zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Niektórzy ludzie podejmują szczere wysiłki, by spełniać dobre uczynki, zachowywać i przestrzegać Bożych przykazań. Nie możemy jednak w ten sposób spłacić naszego długu wobec Boga. Nawet wtedy, gdybyśmy od pewnego dnia nigdy więcej nie zgrzeszyli, oddzielenie człowieka od Boga nie zostanie uchylone. W Piśmie Świętym w Księdze Izajasza 59:2 czytamy: Wasze grzechy zasłoniły przed Wami Jego oblicze. A w pierwszym liście do Koryntian 6:9 czytamy: Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Bez oczyszczenia się z grzechu nie możemy iść do nieba. Po śmierci czeka nas miejsce kary, wieczne potępienie. Wielkim darem, jakie oferuje nam Bóg, jest przebaczenie naszych grzechów. Serce Boże jest otwarte na nasze potrzeby. Bóg chce nas uwolnić od wyroku wiecznego potępienia. Tak uczą nas m.in. Dzieje Apostolskie 20 rozdział 15 werset. Bóg chce nas uczynić swoimi dziećmi i dziedzicami swojego królestwa. Pozostaje pytanie, w jaki sposób? Bóg nie może po prostu przymknąć oka na nasze grzechy i udawać, że nic się nie stało. Wtedy nie byłby sprawiedliwy. Jedynym sposobem, abyśmy zostali zbawieni, jest przebaczenie naszych grzechów przez Pana Jezusa, którego Bóg posłał na tę ziemię. Boże Narodzenie przypomina nam o narodzinach Jezusa w Betlejem około 2000 lat temu. Jezus stał się człowiekiem takim jak my. Jednak Jego życie różniło się od życia zwykłego człowieka. Jezus prowadził życie całkowicie bez grzechu. Nigdy go nie popełnił. Zamiast tego głosił ludziom dobrą nowinę. Uzdrawiał chorych i czynił wiele dobrego. Jego cuda potwierdzały, że był zapowiedzianym w Starym Testamencie Zbawicielem. Chociaż Jezus był niewinny, pozwolił się skazać na śmierć. Nie zasłużył na nią. Umierając na krzyżu Golgoty, wziął nasze winy na siebie w zastępstwie za nas. Zapłacił za wszystkie winy, jakie mieliśmy przed Bogiem, a Bóg przyjął jego ofiarę. Po 3 dniach wskrzesił go z martwych, a nieco później zabrał do siebie do nieba. Jezus żyje. Powód, dla którego Jezus przyszedł na ziemię, jest wyjaśniony w Ewangelii Mateusza 1:21. A urodzi Maria syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi swój lud od grzechów jego. Jezus przyszedł na tę ziemię i stał się człowiekiem, aby pojednać cię z Bogiem. W te święta nie chodzi tylko i wyłącznie o radosną atmosferę, ale o Twoją relację z Bogiem. Tylko przez Jezusa możesz zostać uwolniony od Twojego grzechu. Możesz otrzymać przebaczenie i stać się dzieckiem Bożym. Możesz mieć w sercu pewność, że kiedyś będziesz w niebie. Czyż nie jest to wspaniały prezent?
chciałbym was teraz zapytać, czy przyjąłeś już ten dar? Czy przyjąłeś już ten dar? Tak, chciałbym cię teraz zapytać, czy przyjąłeś już ten dar? Jeśli tak, to masz wszelkie powody, by z radością świętować narodzenie Pana Jezusa. Jeśli najlepszy prezent nie jest jeszcze twoim darem, to przyjmij go już dzisiaj. W Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 19 werset, możesz przeczytać. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. W modlitwie możesz porozmawiać z Jezusem i wyznać Mu wszystkie swoje uchybienia i grzechy, których jesteś świadomy. Poproś Go również, aby przebaczył ci wszystkie twoje grzechy, których nie pamiętasz. On chętnie ci wybaczy. Nie poprzestań na tym. Powiedz też Jezusowi, że chcesz Mu teraz całkowicie powierzyć swoje życie, żeby On nim pokierował. Poproś Go, aby teraz On decydował za ciebie. Kiedy to uczynisz, On na pewno sprawi, że staniesz się dzieckiem Bożym. Porównaj te słowa z Ewangelią Jana, 1 rozdział, 12 werset. Po modlitwie opisanej wcześniej podziękuj Panu Jezusowi za to, że umarł za twoje winy, przebaczył ci i dał nowe życie, nowe, wieczne życie. W ten sposób doświadczysz, że dar Boży jest najlepszym ze wszystkich darów istniejących na świecie. Jeśli chciałbyś otrzymać darmową Biblię lub Nowy Testament, napisz na adres czytaj.biblię@onet.pl lub wyślij SMS-em adres, na jaki Biblia ma być wysłana. Telefon do wysłania SMS 739-089-088. Zachęcam do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań duszpasterskich. Chętnie prześlę także wykaz darmowej literatury chrześcijańskiej. Polecam również nasz kurs biblijny, który mógłbyś dostać, jeśli będziesz nim zainteresowany. Zatem z Bogiem.